Mimo, że jest to szafa najwyższej klasy i do tego pilnie strzeżona, to naszej kamerze udało się zajrzeć do jej środka. Tak wygląda szafa organowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jedyny taki instrument w Europie. Na to by można było tu zajrzeć, ale przede wszystkim usłyszeć. Pierwsze dźwięki piszczałkowych organów trzeba było czekać aż 7 lat. Prace projektowe zaczęły się bowiem w 2015 roku, a sama budowa trwała kilka miesięcy. Polegała ona na montażu wszystkich elementów, które zostały wcześniej wyprodukowane w warsztacie firmy budowniczej Szkrabl w Słowenii. Następnie wszystkie elementy zostały tutaj przewiezione, wszystkich elementów było ponad 1 000 000, samych piszczałek mamy ponad 7 000. Także we wrześniu 2021 zakończył się etap samego montażu, natomiast ostatnim etapem była intonacja i strojenie, czyli nadawanie troszeczkę takiej duszy instrumentowi, czyli każdą piszczałkę trzeba było umieścić na swoim miejscu i nadać jej odpowiednie brzmienie. Choć jak mówi sam projektant, mimo strojenia efekt trudno przewidzieć, ocenią go uczestnicy najbliższego koncertu w katowickim Nosprze. Projektantem organów jest profesor Julian Gębalski z Akademii Muzycznej w Katowicach. Ta konfrontacja tych wszystkich rozwiązań i tak dalej, nawet wyjazdy terenowe, konfrontacja tego z istniejącymi instrumentami, dyskusje, no to była faza bardzo istotna, która przygotowała potem proces technologiczny i fazę produkcji. To są setki rysunków. Setki rysunków, których nie zrobiłoby się bez użycia współczesnej technologii i techniki kreślenia, obliczania itd. Bo organy mają aż 13 metrów wysokości, 9 szerokości oraz 6 metrów głębokości. Swoją objętością porównywane są do piętrowego domu o powierzchni ponad 150 metrów kwadratowych. Organy nie mają jednej barwy dźwięku. Możemy powiedzieć, że to jest taka trochę orkiestra zamknięta w szafie. To znaczy każdy głos jest inny, ma swój inny charakter. Niektóre głosy będą mocniejsze, niektóre słabsze, ale każdy ma swój kolor, każda piszczałka, każdy głos ma swoją duszę. Trwają ostatnie przygotowania do wielkiego koncertu inauguracyjnego, podczas którego będzie można wysłuchać utworów z wykorzystaniem instrumentu posiadającego aż 105 głosów.